że pan prezes Stowarzyszenia Ziemi też był po wakacji na Polskę i padło jeszcze nie słychać w Radomiu kilka słów do uczestników o rozpoczęciu konferencji. Dziękuję serdecznie. Witam serdecznie, przepraszam, że te elementy techniczno-technologiczne na początku serwują, ale po pierwsze chciałbym, korzystając z okazji, że mogę otworzyć piątą ogólnopolską konferencję techniczną dotyczącą rzeczy niezmiernie ważnej w tym obszarze, czym jest bezpieczeństwo i niezawodność. Ona tradycyjnie zajmuje się też problemami lotnictwa w regionach. To już jest pewna historia, no właśnie piąta i pewien jubileusz taki niewielki. Podkreślam to, że to jest ogólnopolska, dlatego że organizatorem tego jest nasza Federacja Radomska. Stąd to, że jest ogólnopolska, to świadczą, że my w tym obszarze chcemy patrzeć na całość tych zagadnień w skali ogólnokrajowej. Dlatego to podkreślam. Szanowni Państwo, spotkałem się po raz piąty, jest to już pewien jubileusz. Muszę powiedzieć, że za chwilę kolega przywita naszych tutaj honorowych gości, ale chcę tak, podzielić taką refleksją osobistą, że jest to bardzo trudna konferencja, dlatego że ona łączy dwa takie obszary, to znaczy dotyczy nauki, dotyczy pewnych działań organizacji logistycznych i dotyczy wojska. I naprawdę tych rzeczy nie da się jakby łatwo połączyć, ponieważ one mają swoją specyfikę i sposób działania. I tu chcę podkreślić, że rola naszego mojego przyjaciela, mogę powiedzieć, od lat się w tej sprawie postrał zębie w tej konferencji generała Lecha Majewskiego jest nie do przecenienia. Także dziękuję bardzo panie generale za współpracę, za wsparcie. No, tutaj ilość generałów, która znajduje się przed nami, świadczy o tym, jak ceniona jest ta konferencja przez obecnych i byłych dowódców, ale również to, że jest taka naprawdę kwiat nauki polskiej w obszarze właśnie transportu i to powoduje, że i wymiana poglądów, i nasze refleksje, i pewne postulaty no mają to do siebie, że ta konferencja ma taki specyficzny, taki efektywny, skuteczny działanie, ponieważ kończy się jeszcze pewnymi pokazami, co jest znów takim nietypowym na normalne konferencje technologiczne zjawiskiem. Także życzę wszystkim właśnie dobrej atmosfery, wymiany poglądów, bardzo ciekawe referaty, no wiele ciekawych tutaj spostrzeżeń, żeby ta wymiana jak zawsze była taka jednoznaczna, bardzo taka twórcza i namawiam szczególnie, bo taka jest nasza tutaj zasada do takiej pewnej rozmów kuluarowych, rozmów wspólnych. Wczoraj ci, co wcześniej przyjechali, widzieli jaka była przyjemne spotkanie przy ognisku, gdzie mogliśmy sobie porozmawiać, przybliżać swoje refleksje całoroczne w tych zagadnieniach, które się zawodowo poruszamy. Także życzę właśnie takiej dobrej atmosfery tutaj w dyskusji, w rozmowach i również właśnie tego kuluarowego koleżeńskiego spotkania, które zawsze naszą konferencję cechowały i te więzi takie przyjacielskie, które się nawiązują, no, trwają i pozwalają nie tylko jakby działać naukowo, ale również wytwarzać pewne relacje osobiste, co jest bardzo cenne i warto do podtrzymania, bo nic nie ma ważniejszego tak naprawdę jak dobrzy przyjaciel. Także życzę dobrej, twórczej atmosfery na dzisiejszej konferencji. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Szanowni Państwo, w konferencji naszej bierze, konferencja liczy około 100 osób, tak się usytuowaliśmy, ale chciałem podkreślić obecność osób, które od strony organizacyjnej w sposób szczególny uczestniczyły w naszych działaniach. I tak, bardzo serdecznie witam pana generała Jana Śliwkę, generała dywizji pilota, pierwszego zastępcę dowódcy generalnego tutaj Zbrojnych. Serdecznie witam pana generała Jacka Pszczołę, generała brygady pilota, szefa zarządu wojskowego sił powietrznych w kraju. Serdecznie witam pana generała Lecha Majeckiego, pana generała
komunikacji. Mam nadzieję na bardzo dobrą współpracę w najbliższej przyszłości, panie generale. Serdecznie witam pana generała Jerzego Lewitowicza, generała wywiadu, profesora, naukowca, nie wiem, czy jest bardzo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Serdecznie witam pana generała brygady Romana Harmo. Za. Nie będę odmieniał, panie generale, żeby gdy na dzień dzisiejszy seniorów lotnictwa wojskowego Rzeczpospolitej Polskiej. Serdecznie witam przewodniczącego państwowej, wiceprzewodniczącego, zastępcę Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych pana Andrzeja Puszczaka z zespołem. Szanowni Państwo, serdecznie witam włodarzy miasta Radom w osobie pana Karola Synika, wiceprezydenta miasta Radom. Jest z nami, jeżeli chodzi o władze samorządowe reprezentujące region, również pan Fedek Słomka, członek zarządu powiatu radomskiego. Bardzo serdecznie witam. Naczelną organizację techniczną z siedzibą w Warszawie, no ale to reprezentuje pan Marek Grzywa, wiceprzewodniczący naszej organizacji technicznej Radomia. Serdecznie witam się panu. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam pana pułkownika Pawła Kodosiewicza, przewodniczącego Polską Agencję Kosmiczną. Witam. Instytut Lotnictwa jest bardzo bogato reprezentowany, ma bogatą reprezentację, ale na czele delegacji, która bierze udział w konferencji, stoi sam dyrektor Instytutu Lotnictwa, pan dr Paweł Sterzycki. Witam serdecznie pana dyrektora. Szanowni Państwo, przejdźmy do nauki polskiej, bardzo bogato reprezentowany na naszej konferencji. Tak, bardzo serdecznie witam panią profesor doktor habilitowany inżynier Marianę Jacynę, dyrektora Wydziału Transportu Polityki Warszawskiej. Całą delegacją wydziału, panie profesor, bo widzę, że jest pan profesor i pan profesor. Bardzo, bardzo serdecznie witam. Serdecznie witam profesora Jerzego Piśluckiego. I pan profesor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Serdecznie witam pana profesora Janusza Frączka, dyrektora Wydziału Technicznego i Energetyki Politechniki Warszawskiej. Myślę, że no, instytuty to też jest łączność z nauką, ale nie widzę doktora Andrzeja Rzeczpospolitego z Instytutu Kolejnictwa. Być może, że jest drodzy i za chwilę dojedzie. Tak. Szanowni Państwo, serdecznie witam pana Jakuba Kruzińskiego, dyrektora zarządzającego spółką Polska Grupa Lotnicza S.A. Serdecznie witam przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, pana Tomasza Adela Polskiego. Jest. Serdecznie witam panią Dorotę Rajkowską, prezes Zarządu Portu Lotniczego Radom. Czy pani prezes już do nas dołączyła? Myślę, że jest drogi. Szanowni Państwo, jest z nami prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Motoszykowcowego, pan Ryszard Andrzej Strach. Jest to. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie całą delegację Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Naprawdę to jest kilkunastoosobową z panem profesorem Andrzejem Żulukiem, zastępcą dyrektora. Panie profesorze, i pozwólcie Państwo jeszcze, że skoncentruję się jeszcze na osobach z Radomia, Radomiaka, bardzo blisko współpracujemy i wspierają nasze wszystkie organizacyjne działania. Panowie dyrektor Narodowego Urzędu Pracy Józef Bakuła, już dojedzie. Jest z nami prezes Zarządu Powszechnej Spółdzielni Spółżytku w Radomiu, bez tego ani pan Cezary Rolnik, jak również radomscy restauratorzy Jan Kraszyński i pan Artur Jastrak, reprezentujący gastronomię.
bardzo serdecznie witam władze radomskie, Radomskiej Naczelnej Organizacji Technicznej, czyli Radomskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych. Powiem szczerze, że nie będę już personalizował, dlatego że zbyt długo ceremonia trwała, ale bardzo, bardzo serdecznie witam. Serdecznie witam wszystkich uczestników. Mirku, ciebie tam pod ścianą też myślałem, że tylko ani gdzie tam zasiądziesz, ale bardzo, bardzo serdecznie witam wszystkie koleżanki i wszystkich kolegów. Serdecznie witam. I umówiliśmy się z panem profesorem. Aha, jeszcze jedno. Otóż za stołem prezydialnym, przepraszam w tej chwili, jeszcze chcę przedstawić pana pułkownika doktora Ryszarda Wiłkowczyka, wykładowcę Wojskowej Akademii Technicznej, który wspólnie z profesorem Dudukiem będzie współprzewodniczył pierwszej sesji. Ryszard, serdecznie. Proszę państwa, współorganizatorem konferencji jest Generalne Dowództwo Rozwoju Zbrojnych, reprezentowany dziś poprzez pierwszego zastępcę Generalnego Dowódcy Rodzaju Sił Zbrojnych, ale generała Jana Wysiłka. Panie generale, proszę w następnej konferencji o zabranie głosu. Bardzo proszę.